W dzisiejszym filmie zobaczycie wiele nowych rzeczy, jakie kupić można w sklepie Action. Warto obejrzeć film do końca, a jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwację, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. W sklepie Action kupić możemy m.in. wiele rzeczy do domu, a dzisiaj zobaczycie niektóre z nich. Są też na przykład takie rzeczy, jak widoczny teraz szklany dwupoziomowy słoik na przykład słodycze. Słoik ze szklaną pokrywką ma wysokość 28 cm. Dwa poziomy słoika można używać osobno lub razem, tworząc całość. Słoik kosztuje 31,95 zł. Wśród rzeczy na lato znajdziemy na przykład taki właśnie obrus w owocowe wzory. Ten flanelowy obrus kosztuje niecałe 4,50 zł. Po rozłożeniu ma wymiary 130 i 180 cm. W tych opakowaniach znajdują się różnokolorowe, tropikalne kostki lodu. Zestaw zawiera 10 sztuk, kosztuje 2,29 zł. Każdy z widocznych kolorów ma inny kształt. Na przykład, jak właśnie widać, kształt palmy, lub tak jak widzicie tutaj, kształt kiści winogron. Są też pudełka na tradycyjne kostki lodu. Kostkarka z pokrywką o różnych kolorach kosztuje niecałe 4,50 zł. Jeden pojemnik przeznaczony jest na 12 kostek lodu. W sklepie Action kupić możemy również plastikowy dzbanek w komplecie z plastikowymi kubeczkami. Dzbanek ma pojemność 1700 ml, zestaw zawiera 6 kubeczków. Dostępny jest w różnych kolorach, kosztuje niecałe 9 zł. Za niecałe 4,50 zł w sklepie Action kupić możemy foremki w kształcie owoców na lody. Zestaw zawiera 4 foremki w różnych wzorach. Są foremki na wzór mango lub, jak za chwilę zobaczycie, również na wzór arbuza oraz pomarańczy. Następną nowością w sklepie Action jest różnokolorowa szklana karafka o pojemności 1 litr. Teraz możecie zobaczyć wszystkie z dostępnych kolorów. Kosztuje 17,95 zł. Na półkach sklepu Action znaleźć możemy maleńkie wazony w różnych nietypowych kształtach i kilku kolorach. Widoczne teraz wazoniki kupić możemy za niecałe 3,50 zł. Butelka po prawej stronie z kolorowego szkła kosztuje 4,00 zł i niecałe 50 groszy. A oto następna z nowości w sklepie Action – namiot typu pop-up. Samorozkładalny dwuosobowy namiot ma wymiary 250 i 160 cm. Tak prezentują się dostępne w sklepie Action tego rodzaju namioty. Cena namiotu to 179 zł. Za niecałe 35 zł kupić możemy makramową zasłonę drzwiową. Zasłona ma wysokość 240 cm, szerokość 100 cm. Na opakowaniu zobaczyć możemy, jak wygląda po rozłożeniu. Jest też słomkowa mata plażowa. Taka jak ta ma wymiary 60 i 180 cm. Wybierać możemy pośród mat z krawędziami w różnych kolorach. Cena słomkowej plażowej maty to niecałe 7 zł. To, co widzicie teraz, to kosz druciany z drewnianą pokrywką, który jednocześnie posłużyć może jako niewielki stolik. Kosz wykonany jest z płyty MDF i metalu. Na zdjęciu możemy zobaczyć przykładowe użycie kosza. Ma wysokość 40 cm, a średnicę 38 cm. Kosztuje niecałe 45 zł.
Tak wygląda drewniana naścienna kwadratowa dekoracja, dostępna w kilku wzorach. Wykonana z płyty MDF kosztuje 34 zł i 95 groszy. W sklepie Action kupić możemy też taką właśnie poszewkę na poduszkę. Wzory ma po jednej stronie, z drugiej zapinana jest na zamek. Poszewka jest bawełniana, ma wymiary 40 i 40 cm, kosztuje niecałe 18 zł. Wybierać możemy pomiędzy różnymi kolorami wzorów widocznych na poszewce. Taka jak ta, wykonana jest z miękkiego materiału, wzorzysta, jest po jednej stronie. Tak jak poprzednia, zapinana jest na zamek. Tym razem zamek jest nie z tyłu, a na jednym z boków poszewki. Ma wymiary 45 i 45 cm, kosztuje niecałe 19 zł. Dostępna jest w kilku kolorach. Wśród sztucznych roślin w sklepie Action znaleźć możemy na przykład lawendę w plastikowej doniczce. Lawenda dostępna jest w dwóch różnych odcieniach koloru fioletowego. Kosztuje 13 zł i 49 groszy. Niecałe 9 zł to cena ceramicznej, niewielkiej doniczki. Ma średnicę 13,5 cm, wysokość doniczki to 13 cm. Zobaczmy teraz, jak wygląda każda z nich. Szklany słoik do przechowywania z drewnianą pokrywką ma pojemność 1800 ml. Cena takiego słoika to 12 zł i 95 groszy. Słoik wykonany jest z grubego szkła, dzięki temu wydaje się dosyć solidny. Wśród szklanych rzeczy znajdziemy takie właśnie szklanki. Wszystkie są takie same, różnią się jedynie kolorem uchwytu. 4 zł i 49 groszy to cena każdej z nich. Zobaczmy teraz wszystkie po kolei. Tutaj widzicie szklankę z uchwytem w kolorze niebieskim. Na metce pisze, że to kubeczek. Ten kubeczek ma uchwyt w kolorze czarnym. Pojemność każdego z nich to 300 ml. Jest też kubeczek z uchwytem w kolorze różowym. Są także maleńkie ceramiczne kubeczki na espresso. Cena kubeczka dostępnego w dwóch kolorach to niecałe 3 zł. Tak wygląda ceramiczny kubeczek w kolorze szarym, biały w środku. Jak widać na metce ma pojemność 90 ml. Tak prezentuje się ten niewielki kubeczek w kolorze czarnym. A oto następna nowość w sklepie Action. Jest nią wyciskarka do soku z owoców cytrusowych. Wyciskarka o mocy 25 W ma pojemnik o pojemności 800 ml, kosztuje niecałe 40 zł. Na opakowaniu możemy zobaczyć dane techniczne oraz elementy, jakie zawiera. Przejdźmy jeszcze do innych kilku rzeczy dostępnych w sklepie Action. Wśród nich jest m.in. widoczna teraz walizka na kółkach. Walizka z wysuwanym uchwytem zapinana jest na zamek i szyfr. Ma pojemność 60 litrów, jest na czterech niewielkich kółeczkach, a za chwilę zobaczycie, jak wygląda po otwarciu. Wykonana jest m.in. z tworzywa sztucznego. Kosztuje 129 zł. Z boku również ma uchwyt umożliwiający przenoszenie walizki. Tak wygląda w środku. Niecałe 90 zł kosztuje mniejsza z walizek tego rodzaju. Taka jak ta ma pojemność 33 litry. Tak jak poprzednia, jest na czterech niewielkich kółeczkach, ma wysuwany uchwyt. Wykonana jest z tworzywa sztucznego, zapinana jest na zamek oraz szyfr. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.